Alkoholizm jako choroba. Czy znasz prawdę o alkoholu? Jakie są objawy osiowe alkoholizmu? Czy jesteś zupełnie bezbronny? Jak nie dać się przynęcie i żyć dalej z granatem? Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierala, prowadzę serwis www.dariuszdopierala.pl, na którym zamieszczam różne materiały związane z coachingiem, rozwojem osobistym, a od jakiegoś czasu również terapii uzależnienia, współuzależnienia oraz dorosłych dzieci alkoholików. Dzisiaj chciałem porozmawiać, przekazać trochę informacji związanych z chorobą alkoholową, z objawami alkoholizmu. Jest to jedno ze spotkań, które może być spotkaniem tak zwanym psychoedukacyjnym na takiej grupie wstępnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jaki jest cel tego mojego dzisiejszego mini wykładu? No przede wszystkim moim celem jest to, żebyś, jeżeli masz taki problem albo podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich taki problem ma, przyjrzał się trochę objawom, które są z tym związane. Żebyś zauważył to, co jest dla tej choroby najistotniejsze. Tak naprawdę takim drugim celem jest skonfrontowanie Ciebie z tym, co tak naprawdę z Tobą się dzieje. A jeżeli jesteś po jakiejś terapii, czy to w poradni, czy to w oddziale szpitalnym, moim celem jest również przypomnienie Tobie kilka informacji dotyczących choroby alkoholowej. Przede wszystkim alkoholizm jest chorobą uczuć i emocji. Co to oznacza? Bardzo często jedną z podstawowych takich cech związanych z alkoholem jest to, że alkohol w jakiś sposób łagodzi, czy zaspokaja, czy zastępuje różnego typu emocje. O tym powiem później. Druga cecha to jest, alkoholizm jest chorobą chroniczną, przewlekłą i nieuleczalną. To w pewien sposób stawia Ciebie pod ścianą. Jeżeli jesteś alkoholikiem, jesteś alkoholiczką, to tutaj musisz liczyć się z tym, że jest to choroba chroniczna, przewlekła i nieuleczalna. Trzecia sprawa to fakt, że alkoholizm jest chorobą, która postępuje. Nieleczony, rozwija się. Kolejna prawda o alkoholizmie to jest to, że jest to choroba pierwotna, jest przyczyną wielu innych chorób. I ostatnia rzecz, alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Nieleczony, zabija. Alkoholizm jako choroba uczuć i emocji. O co chodzi w tym przypadku? Bardzo często przyjdą z przyczyn sięgnięcia po alkohol jest trudność z radzeniem sobie z uczuciami. Na temat uczuć już rozmawialiśmy, wspominałem wcześniej o tym, czym są uczucia, jaka jest rola uczuć w alkoholizmie. Tutaj bardzo często, jak rozmawiam z pacjentami, czy jak uczestniczę w spotkaniach z pacjentami, słyszę, że sięgnięcie po alkohol bardzo często, prawie zawsze związane jest z jakimś bólem. Nie zawsze jest uświadomiony. Są to różne uczucia, które prowadzą do jakiegoś bólu. Jakie jeszcze uczucia? Ból, żal, nuda, poczucie winy, strach, samotność. Te wszystkie uczucia sprawiają, że zamiast je przeżyć, sięgasz po alkohol. W tym momencie ważne jest uświadomienie sobie, co tak naprawdę, jaka tak naprawdę jest rola tych uczuć. Jaką rolą jest ból? Czy dobrze jest odczuwać ból? Jeżeli sięgasz po alkohol z powodu bólu, to zastanów się, czy alkohol jest jedynym rozwiązaniem. Czy ból jest Tobie potrzebny? Ból informuje Ciebie o tym, że coś złego dzieje się w Twoim organizmie, w ciele. Ból psychiczny również, że coś dzieje się w Twoim świecie wewnętrznym, coś, co może niepokoić. Dzięki bólowi wiemy, że możemy coś zrobić, zareagować i uratować swoje zdrowie i życie. W związku z tym tutaj nie ma żadnego powodu, żebyś ból traktował czy traktowała jako coś bardzo trudnego, z czym nie jesteś w stanie sobie funkcjonować, jako uczucie, którego nie chcesz czuć. Bo tak naprawdę alkohol jest stosowany w przypadku uzależnienia do alkoholu wtedy, kiedy z jakimś uczuciem sobie nie radzimy, albo jakiegoś uczucia po prostu nie chcemy czuć. Drugie uczucie, które często się pojawia podczas rozmów, to jest żal. Żal, na przykład po stracie. Czy żal jest w ogóle potrzebny? Żal między innymi pomaga Tobie przejść okres żałoby. Żal powoduje, że masz okazję do zatroszczenia się o siebie. Kolejny powód, który się pojawia, nuda. Przede wszystkim nuda może być impulsem do aktywności, do jakichś zdrowych form wypoczynku, zdrowych form zajęć, do hobby, zainteresowań różnego typu, do pracy czasami. Również nudy czasami warto odczuć właśnie dlatego, żeby
odpocząć troszeczkę od tego całego natłoku. Ale tutaj specjalnie wprowadziłem Cię pewną taką pułapkę. Czym innym jest nuda, czym innym jest odpoczynek. Zauważ, że jeżeli jesteś zmęczony, to jak odpoczywasz, nie nudzisz się. Natomiast nudzisz się wtedy, kiedy nie masz jakiegoś konstruktywnego zajęcia. Inna sprawa to poczucie winy. Uczucie, które często też jest zapijane. Jaka jest rola poczucia winy? No przede wszystkim taka, że poczucie winy wskazuje Tobie, że coś, jakieś normy Twoje zostały naruszone, że coś zrobiłeś nie tak. Poczucie winy jest impulsem do zastanowienia się nad sobą, nad zmianą swojego zachowania, przeproszeniem, zadośćuczynieniem. Także tutaj wszystkie te uczucia, które, o których wspomniałem, są potrzebne. Ich znieczulanie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ dobrze jest czuć ból, żal, nudę, poczucie winy, czasami strach, ponieważ strach również ma bardzo ważną rolę, bo dzięki strachowi jesteśmy w stanie zareagować na przykład ucieczką na zagrożenie. Czyli w tym momencie strach ratuje nam życie. Alkoholizm jest chorobą chroniczną, przewlekłą oraz nieuleczalną. Alkoholizm jest chorobą chroniczną, przewlekłą, nieuleczalną. Zwróć uwagę na to, że tak naprawdę choroba tutaj jest do końca życia. To nie jest tak, że będziesz w stanie, będąc alkoholikiem, kontrolować swoje picie. Brak kontroli nad piciem jest jedną z cech osiowych alkoholizmu, jedną z objawów diagnostycznych, o czym będę mówił w innym miejscu. Także zwróć uwagę na to, że jest to choroba chroniczna, przewlekła, nieuleczalna. Bez terapii picie będzie się zmieniać. Jeśli piłeś 5, 10, 15 lat temu, to tutaj pewnie jesteś w stanie być może zauważyć różnicę pomiędzy ilością spożywanego alkoholu kiedyś i obecnie. Nieleczona choroba rozwija się. Jest to kolejna sprawa bardzo istotna dla uzależnienia. Alkoholizm jest chorobą postępującą, nieleczony, rozwija się. O co tu chodzi? Zwróć uwagę na to, co działo się z Tobą właśnie 5, 10, 15 lat temu. Czy potrafiłeś wypić tyle samo? Czy zmieniła się Twoja tolerancja na alkohol? Czy zmieniły się Twoje style picia? Może częstość? Jest w leczeniu uzależnień stosowana bardzo często tak zwana betoniarka. Są to fazy uzależnienia od alkoholu, a potem fazy wyjścia z tego uzależnienia. No niestety to wygląda w ten sposób, że jeżeli nie leczysz swojej choroby alkoholowej, będzie Ci bardzo trudno się zatrzymać. Oczywiście czymś innym jest abstynencja, czyli zaprzestanie picia, a zupełnie czymś innym trzeźwość, bo w trzeźwości tak naprawdę chodzi o to, żebyś poczuł się szczęśliwy, czy poczuła się szczęśliwa, żebyś normalnie funkcjonowała, a nie żyła w cudzysłowie na zaciśniętych pośladkach. Tak jak wspomniałem, choroba pierwotna, przyczyna wielu innych chorób, jest to kolejny temat, który jest związany z uzależnieniem. Alkoholizm jest chorobą pierwotną i przyczyną wielu innych chorób. Jest chorobą śmiertelną, nieleczony, zabija. Zwróć uwagę na to, że jeżeli Twój stan zdrowia jest ściśle związany ze spożywaniem alkoholu, będzie on się poprawiał. Alkoholizm jest chorobą pierwotną, natomiast bardzo często jest przyczyną wielu innych chorób. W tym momencie mówimy o czymś takim jak podwójna diagnoza. Mówimy o chorobach związanych z alkoholem, a więc związanych z wątrobą, o różnego typu halucynozach, już ciężkich przypadkach, tzw. delirkach, polineuropatii, czy swoją drogą uzależnienie można potraktować i dalsze spożywanie alkoholu jako swego rodzaju samobójstwo na raty. Zwróć uwagę na to, jakie koszty zdrowotne ponosisz z powodu alkoholizmu. Przyjrzyj się, jak zmieni się Twój stan zdrowia. W jaki sposób dbałeś o swoje życie, swoje zdrowie. Zwróć uwagę na to, że to, co powiedziałem już wcześniej, choroba alkoholowa nieleczona zabija. To jest życie z odbezpieczonym granatem. Tak naprawdę Twoja rola polega na tym, żeby tej zawleczki nie wyciągnąć, albo jeżeli już ta zawleczka jest wyciągnięta, żeby tego granatu nie rzucić. Tutaj najważniejszą informacją dla mnie, dla Ciebie jest to, że jesteś tak naprawdę
bezsilny, jeżeli chodzi o chorobę alkoholową. To nie oznacza bezradny, bo masz, możesz coś z tym zrobić, możesz temu zaradzić, ale jesteś bezsilny. To jest tak jak z cukrzycą. Masz cukrzycę całe życie i nie będziesz w stanie tak do końca się z niej wyleczyć. Albo z amputacją nogi. Nie masz nogi, ta noga tobie zupełnie nie odrośnie. Musisz nauczyć się żyć w taki sposób, żeby ta noga, brak tej nogi, cukrzyca czy jakaś inna choroba nie przeszkadzała tobie w normalnym funkcjonowaniu. Inną analogią, którą mogę zastosować, to jest ryba, czyli twoje uzależnienie, ty i oraz różnego typu spławiki, haczyki, które czyhają na ciebie, a które są związane, są swego rodzaju przynętą dla ciebie. Wśród tych haczyków są przede wszystkim objawy według klasyfikacji chorób ICD-10, a więc picie pomimo szkód, zaburzona kontrola, głód alkoholowy, zmiana tolerancji, objawy z odstawienia oraz ograniczenie wzorców. O co chodzi w tym moim schemacie związanym z rybami? Przede wszystkim chodzi o to, żebyś przyjrzał się, jakie masz objawy alkoholizmu. Spośród tych 6 wymienionych wystarczy, że występują u ciebie 3. To już świadczy o tym, że masz chorobę alkoholową. Pierwsza sprawa jest to głód alkoholowy. Jest to silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu. Czy zdarza się tobie rano, że zanim cokolwiek zrobisz, musisz się napić? Głód może się objawiać w różny sposób. Może to być suchość w ustach, może być to pot, może być u innych ślinotok, może być to natrętne myślenie o alkoholu, może być to drżenie rąk. Jest bardzo wiele różnych cech, które wskazują na istnienie głodu. Bo tak naprawdę głód ma 3 poziomy. Ma poziom cielesny, czyli zmysły, a więc to, co czujesz zmysłami, smak, zapach. Ma poziom emocjonalny, czyli złość i niepokój. To są również cechy, które są związane z głodem oraz intelekt, myśli o alkoholu. Jest to jedna z pierwszych cech uzależnienia. Jest to cecha diagnostyczna, a to oznacza, że ona ma prawo i będzie występowała. Fakt głodu nie jest niczym złym. Czymś innym jest jego istnienie, a czymś innym jest sposób radzenia sobie z głodem w zdrowy sposób bez alkoholu. Ale o tym powiem w jednym z kolejnych filmów. Druga cecha związana z uzależnieniem od alkoholu według klasyfikacji ICD-10 jest to ograniczenie wzorców zachowań. O co chodzi? W przypadku osoby uzależnionej od alkoholu następuje utrata zainteresowań, hobby. Tak naprawdę całe życie koncentruje się wokół alkoholu. Budzisz się, myślisz o alkoholu, idziesz do pracy, masz w głowie gdzieś tam, kiedy będziesz mógł znowu się napić. I w tym momencie, no, tak naprawdę twój świat bardzo ubożeje. Nawet jeżeli spożywasz alkohol, są to zwykle te same schematyczne miejsca. A więc w ten sposób należy rozumieć koncentrację życia na piciu oraz zawężenie repertuaru zachowań związanych z alkoholem do 1-2. Alkohol zawiera wszystko. Zainteresowania, hobby. Nawet jeżeli są jakieś zainteresowania, zwróć uwagę na to, czy towarzyszy im spożywanie alkoholu, czy też te czynności wykonujesz zupełnie na trzeźwo. Trzecia cecha związana z uzależnieniem od alkoholu, z jego diagnozą, są to objawy abstynencyjne. O co chodzi? Czymś innym jest tak zwany KAC, czymś innym są objawy abstynencyjne. KAC jest reakcją organizmu na zatrucie alkoholem. Objawy abstynencyjne są reakcją na brak alkoholu w krwi. Jakie zachowania towarzyszą objawom abstynencyjnym? Drżenie mięśniowe, naciśnienie tętnicze, tachykardia, czyli przyspieszone bicie serca, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, nadmierna wzmożona potliwość, zaburzenia snu, lęk, nastrój drażliwy lub obniżony. Jaka jest kolejna cecha związana z uzależnieniem od alkoholu, z objawem diagnostycznym? Jest to zaburzona kontrola. Osoba, która jest alkoholikiem i uzależniona od alkoholu, ma problem z kontrolą. Czy zdarzałeś sobie sytuację, że mówiłeś sobie, że ok, wypiję, ale tylko 1-2 piwa, 1-2 setki, potem przestanę? Albo ok, jestem w stanie tutaj pić przez tydzień, a potem sobie dam święty spokój? W przypadku uzależnienia od alkoholu jest to kolejny objaw diagnostyczny.
jest zaburzona kontrola alkoholu. A więc tutaj masz trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia, albo problemy z samym kontrolowaniem picia do wcześniej założonego jakby poziomu. Zresztą zwróć uwagę na to, czy zdarzały się w okresy w Twoim życiu, kiedy kontrolowałeś, czy kontrolowałeś swoje picie. Nie piłeś cały post, ale poleciałeś święta. Nie piłeś przez okres od poniedziałku do piątku, natomiast pojawił się weekend, znowu wskoczyłeś w relacje z alkoholem. Jeżeli próbowałaś, czy próbowałeś kiedykolwiek nawet w jaki sposób kontrolować spożywanie alkoholu, zastanów się, czy fakt, że chcesz to kontrolować, świadczy o tym, że masz jakiś problem, czy też ten problem Ciebie zupełnie nie dotyczy. Kolejna cecha związana z alkoholem, z uzależnieniem od alkoholu, jest to zmiana tolerancji. Zastanów się, czy jesteś w stanie wypić tyle samo co 5, 10, 15 lat temu. Najczęściej jest tak, że tolerancja się zmienia. Na początku masz tak zwaną mocną głowę, możesz wypić bardzo dużo. Możesz zauważyć taką zmianę w okresie, powiedzmy, ostatnich lat. Potem natomiast tolerancja na alkohol zupełnie spada. Mała ilość alkoholu wystarczy do tego, żebyś znalazł się w stanie opojenia alkoholowego. Jest to piąty, przedostatni już objaw alkoholizmu, uzależnienia od alkoholu, zgodnie z klasyfikacją chorób. I ostatnia rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, jest to picie pomimo szkód. Zwróć uwagę na to, co działo się w Twoim życiu do tej pory. Czy było tak, że z powodu picia straciłeś pracę, rodzinę, zdrowie? Może pojawić się jakiś konflikt z prawem? Przyjrzyj się, co zmieniło się w Twoim życiu po czasie, kiedy zacząłeś pić, czy zaczęłaś pić. Jakie straty poniosłeś? Czy zmieniłeś, czy utraciłeś zainteresowania, radość życia, zdrowie? Wspomniałem już na przykład o marskości wątroby, zaburzenia krążenia, miażdżycy, która może też być jakby chorobą współistniejącą. Może straciłaś pracę, straciłeś pieniądze, rodzinę, najbliższych, szacunek do samych siebie. Jeszcze raz wrócę do mojego porównania z rybą. Wszystkie objawy osiowe alkoholizmu, o których wspomniałem, te, które się wiążą z klasyfikacją chorób, oraz wszystkie te cechy związane z cechy charakterystyczne alkoholizmu, to tak naprawdę są przynęty, które wokół Ciebie krążą. Możesz sobie powiedzieć w ten sposób, że no w sumie no niech one będą. Może jestem, może nie jestem alkoholikiem, nie ma to najmniejszego znaczenia. Myślę, że jeżeli będziesz walczył z prawdą, nie zastanowisz się i nie zauważysz związku pomiędzy Twoim stanem zdrowia, z Twoim stanem życia, Twoim dobrostanem, czy Twoim w ogóle byciem tu i teraz, a tymi cechami, tymi objawami uzależnienia, możesz trochę szamotać się tak jak ryba. Zauważ, co, w jaki sposób możesz tą rybę złapać na haczyk. Jest to najczęściej wtedy, kiedy jest walka, bo wtedy ten haczyk wrzyna się jeszcze bardziej. Natomiast świadomość swojej choroby to umiejętność lawirowania między haczykami, tak, żeby nie stało się Tobie nic złego, żebyś bezpiecznie doszedł do jak najdłuższego okresu swojego życia. Żebyś zaczął nie tylko radzić sobie, jeżeli chodzi o abstynencję, o zaprzestanie picia, ale również, żebyś radziła sobie z trzeźwością. A trzeźwość jest zmianą myślenia, jest szczęściem. Dlatego oczywiście decyzja jest po Twojej stronie, ale myślę, że warto unikać tych wszystkich przynęt, które na Ciebie czekają. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj mówiłem o objawach uzależnienia oraz o kilku prawdach związanych z alkoholizmem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, w ten sposób dowiesz się o nowych, dodanych przeze mnie filmach oraz do zarejestrowania się na mojej stronie www.dariuszdopierala.pl. Znajdziesz tam zarówno te filmy, które tutaj również są na moim kanale, jak i szereg artykułów związanych z rozwojem osobistym, również coachingiem, terapią uzależnień, współuzależnień i dorosłych dzieci, tematyką dorosłych dzieci alkoholików. Zapraszam, a na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Darek Dopierala.